Tak? A ty sygnał. Dobra, tak po polsku, uwaga. No nieźle. A wy z tej strony góralskie, a to jest he. Tak, po polsku, uwaga. O, dobrze. No, teraz może tak, połączymy hu i he. To tak, czy coś wychodzi z stereofonicznego, uwaga. Dobrze, to z przez tyłu tam, sektor C będzie tak, no to C. Niech będzie. Jest naprawdę bardzo dużo zwrotek. Można by dodawać, wypadałoby napisać jakąś zwrotkę o fundacji, ale to chyba do lipca, no do lipca, do sierpnia. Mamy jeszcze czas, może wymyślimy jakiś konkurs, ale może jakąś taką zwroteczkę, którą ostatnio wymyślił, słuchajcie, nie byle kto, ale naprawdę kabareciarz, ostatnio na topie znany Artur Andrus. No jest to piosenka troszeczkę góralska, bo ja pochodzę z gór, więc on dla mnie napisał troszkę o górach. Co by to było o tych sikoreczkach, gdyby tak coś się stało i tam te wszystkie zwierzątka poleciały na Słowację. A mam ten akcent góralski, nie? Dobra! Dobrze! Posłuchajcie. Opacy. O zielonej turni chodzi szwarny baza, spisuje kozice i bociani gniazda. Kozic nie ma wcale, gniazda opuszczone, bo wszystko uciekło na słowacką stronę. Bo już się nie podaszemy, uwaga! Na dachu wiaszem. Dobre! Czasem nie może być. Hej, dobrze! Tylko sam ma liczyć się, sam bo można wylecie. Samba gaza. Sikoreczka, teraz nie spóźnia się, uwaga! Samba gramy. Sikoreczka. No i dalej było tak. Uciekły niedźwiedzie przez polany łyse. Podobno słowa radzą se z kryzysem. Jak ktoś nie powstrzyma tej wielkiej ucieczki, zostaną nam w kraju tylko sikoreczki. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Dobrze, bo już kończymy. Słuchajcie, tak mi się przypomniały historie różne. Właśnie gazda, taki basa, jechał na Kasprowie Gibielku jeszcze starą kolejką linową, trzyma się uchwytu, aż mu te żyły wszystkie na wierzchu powychodziły. Tak mocno się trzyma jak w tramwaju, a tu wysoko przepaść, 100 metrów w dół. I te sikoreczki, które były taka 19, była 17, 14 sikoreczka, 33 sikoreczka, 40. Same sikoreczki. Dziewczyny jechały w górę i się pytają, gazdo, a czemu wy się tak tego uchwytu trzymacie mocno? A on mówi tak po polsku. A kiedyś, jakże jechał, jak się dęko urwało, to no ja został. Raz, dwa, trzy! Na dachu i na drzew. Ostatni raz, najmocniej, uwaga! Czasem nie. Samba można wylegie. Samba! Samba wszyscy, sikoreczka. Sikoreczka. Samba. Sikoreczka. A my wszyscy, uwaga, 3, 4. Samba. Dobrze. Sikoreczka. O, oh, yeah! Bardzo proszę, ojciec Zdowicza. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło było. Bardzo dziękujemy. Za sikoreczkę, tak? Coś nie słyszę, co z tą sikoreczką? Jeszcze raz. Jeszcze raz sikoreczka musi być. W sierpniu. Trochę musi być niedosytu, bo jak wszystko zaśpiewa teraz i lekko, to będziemy w sierpniu. Ale to, jak ja zamiast zaśpiewać, to ja opowiem taką króciutką anegdotkę, bo tak.
tak mi się zdarzyło i to takie szczęście wielkie, że ja przez ostatnie 5 lat jeździłem z panią Hanką Bielicką i tak sobie przypomniałem, że tutaj rzeczywiście byliśmy w tym Domu Kultury razem z panią Hanią Bielicką, wielką aktorką. No już ona teraz była rocznica 9 marca, 7 lat już, jak jej nie ma wśród nas, ale ona na początku, pamiętam jak mnie zapowiedziała, wiecie, coś o tej sikoreczce, tak powiedziała, ja nazywam się Filar, trochę pomyliła, chociaż miała fenomenalną pamięć. Pomyliła się, ale tak powiedziała, teraz przed państwem Jerzy Filer. Tak powiedziała. A to jeszcze nic. I powiedziała tak, i zaśpiewa słoną swoją słynną rumbę cyganeczkę. Hej, dziękuję. Natomiast piosenki. Myślę, że to jest... No jeszcze, fundację nam przewrócić. Fundację nam przewrócić.